Polscy pacjenci, przynajmniej w moim obszarze działalności, mieli dostęp do najnowszych, najlepszych technologii jako jedni z pierwszych albo pierwszy w świecie. I to bardzo cieszy. To pokazuje faktyczny poziom naszych usług, który jest poziomem światowym. Najważniejsze dokonanie to uruchomienie Światowego Centrum Słuchu, jednostki, jakiej nie ma we współczesnej medycynie w świecie, gdzie wykonuje się najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch. Chcę powiedzieć, że rozwijająca się przynajmniej z naszym udziałem nowoczesna telemedycyna to szansa dla wielu tysięcy osób, które chcą skorzystać z najnowszych technologii. Że w tym roku na pewno tych wszystkich procedur, które wykonujemy, będzie jeszcze więcej niż było, mimo tych warunków, jakie są. Czasami można powiedzieć, że one są skromne, ale pozwalające rzeczywiście pokazać ludziom, że się ma wpływ na to, co się codziennie robi. Jeżeli się uznaje za osobę wpływową w polskiej medycynie, to widzę to przez pryzmat mojego codziennego podejścia do pacjenta, do tego, jak go traktuję, kiedy przychodzi ze swoją troską, i zawsze to podkreślam wszystkim moim współpracownikom, żeby traktowali go tak, jakby chcieli, żeby ich traktowano, jeżeli oni będą w potrzebie. Dziś Światowe Centrum Słuchu to jednostka nie tylko istotna we współczesnej medycynie światowej i nauce, gdzie wykonuje się tak dużo operacji, tak dużo różnych badań, ale ośrodek, w którym skupiają się dzisiaj badania wielu liderów współczesnej światowej medycyny z naszego obszaru, i to szansa na wdrożenie i opracowanie zupełnie nowych technologii, do których mamy dostęp, które mogą zmienić oblicze funkcjonowania, a zwłaszcza komunikowania się współczesnego społeczeństwa. Wiemy, że współczesne społeczeństwa to społeczeństwa starzejące się, że jest coraz więcej seniorów. W tej grupie coraz więcej osób ma problemy ze słuchem i z codzienną komunikacją. Jeżeli nasze programy zostaną dokończone, to mamy mieć szansę wpływu na miliony osób, na ich codzienną komunikację, na ich codzienne życie, ich i ich bliskich.